Słychać człapanie pantofli. Z lewej sypialnia małżeńska, wchodzi Dulska z lewej w stroju niedbałym. Idzie mrucząc, świeca w ręku, stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Kucharka, Hanka, wstawać! Co jeszcze czas, księżniczki? Cicho, kucharka, nie rezonować. Palić pod kuchnią. Hanka, chodź palić w piecu w salonie, a żywo. Mela, Heśka, wstawać, lekcje przepowiadać, gamy do grania, prędzej nie gnić w łóżkach. Jak palisz, skaranie Boże, z tym tłomokiem, do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się, ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstawać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny wstają? Pościągałam kołdry. Panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. Wielka afera, zgoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani... Widzisz, jak się w piecu pali? Ale proszę wielmożnej pani... Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Proszę wielmożnej pani. Ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. A nie mi się waż, ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć, a to mi się podoba. Ale ja dałam na swoje miejsce. Patrzcie, ją jak się odgryzła, już jej się w głowie poprzewróciło. O, już miasto na nią działa. Może pan na pannę służącą się spieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to przez panicza. A. Tak, ja nie chcę, bo to... Znowu? Ciągle, a to tak, a ja przecież... No dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła... No ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale ja księdza muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę wielmożnej pani, idę. Felicjanie, wstawaj, spóźnisz się do biura. Hesia, Mela, spóźnijcie się na pensję. Mamunciu, tak zimno, troszkę ciepłej wody. Jeszcze czego, hartujcie się. Felicjan, wstajesz? Wiesz, ten błazen twój syn nie wrócił jeszcze do domu. Co, nic nie mówisz, naturalnie. Ojciec toleruje, niedaleko padło jabłko do jabłoni. A jak będą dłużki małe, nie zapłacę. Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan. A to śpiąca familia. No, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. Chodź. Nie ma jej? Nie ma. Słyszysz przecież, jak myje głowę stróżowi. Ha, jak miło ogrzać się trochę. Nie pchaj się, ja też. Czekaj, poprawię. Teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój, jak zobaczy, będzie krzyk. Niech krzyczy. I ja się nie boję. Ale ja się boję. To takie nieprzyjemne, jak ktoś głośno krzyczy. Bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca. Lelum po lelum. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. Już ja wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Co? Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem. Wiesz, powiedz. Nie ma głupich. Nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj. Jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka. Poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała... O, Melu! Hesiu, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała... No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. A mnie nie powiesz? Nie. Nie chcę cię brać na swe sumienie. Nie gorsz malutkich. No... Zrób teraz ze mnie dziewczę z czarną kosą, z
podwiejskiej strzechy. To nie kręć się. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij się, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. Po co? Bo ty... Co z tobą gadać? No powiedz sama, czy można z tobą gadać? No bo mówisz, że lata. No, lata, czy zaczepia, czy kocha się, czy jak? O, Hesiu, Zbyszko? No co, nie byłaś na Halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Panicz, no i nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie. Ale to na scenie, potem, to było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko, o Hesiu. O, Hanka, ja się jej zapytam, zobaczysz, czy ja kłamię. Hesiu, nie pytaj się, ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz, zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. No to się nie będę pytać, ale ja widziałam wczoraj, jak on ją tu, tu szczypał. To mówi, że się w niej kocha. No, no właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by jej nie szczypał. Wiesz co? Ciebie pod klosz. No, no. Za co, Hesiu, pod klosz? Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku na spacer? Teraz tak ładnie. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Dobrze, ja? No tak, jak pan Zbyszko. Do rana, prawie co dzień. Ano, musi gdzieś. Pytałam się go. Mówił, na lumpkę. A kucharka śmiała się także i mówiła, że to do nocnych kawiarni. Ach Boże, kiedy się ja już naprawdę czegoś porządnie dowiem? Kiedy ja już będę duża? Kiedy nie będzie przede mną tajemnic? A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym. To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Tuman. Czego wy tu? Co tu? Ubierać się? Myla, gamy, Hanka, sprzątać. Felicjanie! Zostań jeszcze! Już wicher przeleciał. Felicjanie! Hesiu! Co? Rodzicielka? Przesądy! Hesiu, popatrz, Hanka się śmieje. No to co? Niech się śmieje. Cóż to, ja nie mam własnego sądu? Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj! Albo czekaj, byłaś kiedy w nocnej kawiarni? Też panienka, też ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Boś głupia. Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery i że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam są młode, ładne panny i że... Cicho, Hesiu, jeszcze mama usłyszy. Idź, idź. To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby ci się w głowie rozświetliło. Mówiłam ci, wolę nie wiedzieć. Przed chwilą się sama pytałaś. O co? O te dzieci. To co innego? Dlaczego? Bo tamto o dzieciach to ciekawe, a to brzydkie. Wcale nie, to jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie zaraz potem smutno. O, idzie lump. Zbyszko, kołnierz podniesiony, twarz zmięta, zmarznięty, skrzywiony. Młode to, a już niemożliwe, choć chwilami coś w głębi źrenic się przewija. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła! Gdzie byłeś? Lumpowałeś się, mój złoty, powiedz, powiedz. Ja nic nie powiem mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz? A ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Likiery piłeś, ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Uuu, jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj. Ja też dorosnę, ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery po nocnych kawiarniach. Jak ty, jak ty. Ładna edukacja, ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym. Mamciu, mamciu,
Zbyszko powrócił? Cicho bądź. Jesteś. Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. A, lecę z nóg. Wierzę. Proszę się iść ubrać. Mela, do gam. Pięciopalcówki, na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje, nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? He? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mamci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko, a więc? Jak ty wyglądasz? Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo jak i inne. A potem co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej, że aż ha. Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Ha, no, a ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Jamais! Ja długów płacić nie będę. To już o tym później. Zbyszko, Zbyszko, na tą cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spalunkach włóczył. Było mnie chować mączką Nestla, podobno doskonała. No nie martwiuchny się, pani Dulska, ale co mamcia chce, żebym ja tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy, nie na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia, myśl to wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. Więc ja też myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli. Swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do... Tak, tak, do... Co mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl? Nawet takiego jak ja, kołtuna. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Zetrzyj fortepian. Czy kucharka ubrana do miasta? Tak, proszę pani. Hanka, jesteś sama? Daj mi pan spokój. Cóż ci za mucha na nos siadła? Chodź tu, pokaż mordeczkę. Czegoś zła? Taka jesteś brzydka, jak się nadmiesz. Pewnie. Te panny, co pan od nich wraca, to ładniejsze. A, tędy cię wiedli, o to ci chodzi. Mnie o nic nie chodzi. Nie chcę tylko, żeby mnie pan sekował. Jak będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział. Ja to nie potrzebuję. Może to pan iść do tych panów. Albo to prawda, aż się za mną trzęsiesz. Niech pan idzie, bo jeszcze starsza pani wejdzie. Ale o, pocałuj pana w rękę za to, żeś go rozgniewała. Figa! A ty, szelmo! Zbyszko! Czego? Nie bójcie się, ja nic mamci nie powiem. No czysto zwariowała. Bo przecież to nie wasza wina. Co? No, Hanka i ty, jeżeli wy... A fe mówić o takich rzeczach. Wstydź się, majtki widać, a taka popsuta. Ja? Ależ Zbyszko, ja właśnie myślę przeciwnie, ja... Daj mi spokój. Bieraj się, Ofelio, żywo. Już chłopcy idą do szkoły. Hesiu, ty nie będziesz tak strzelała oczami na tego wysokiego studenta? Będę robiła, co mi się podoba. Mnie za ciebie wstyd. To się wstydź. A spróbuj co powiedzieć przed mamą, to ja zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała jak za studenta. To wątpię. Ale ja nie. Mama mnie zna i wie, że ja znam granice i że ja się nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? A
Już wiem, co mówię. Ole lio z pól rodzinnych. Hanka, chodź odprowadź panienki. Idę. Macie parasol? Idź prosto, nie oglądać się. Pamiętać, skromność, skarb dziewczęcia. Nie garb się. Bieszczuć mo pokręcona. Do widzenia, mamci.